Chociaż te same hasła powtarzane są od lat, wciąż bardzo wiele osób się do nich nie stosuje. Tym większa szkoda, bo tu chodzi o zdrowie i życie. W Światowym Dniu Walki z Rakiem sprawdzamy, jak wygląda profilaktyka nowotworów. Wprawdzie badań i to bezpłatnych nie brakuje, ale brakuje chętnych do korzystania z nich. Światowy Dzień Onkologii to dobry moment, żeby przypomnieć to, co jest oczywiste. Człowiek się prędzej może leczyć, jak coś się ujawni, prawda? Ale żeby coś ujawnić, trzeba najpierw pójść do lekarza. Wcześniej zdiagnozowany nowotwór w zdecydowanej większości przypadków jest wyleczalny. Natomiast im później ta diagnostyka zostanie przedsięwzięta, czyli wtedy, kiedy już występują różne objawy, a objawy świadczą o większym zaawansowaniu, tym szansa na wyleczenie spada. Nie znaczy, że jej nie ma, ale jest na pewno dużo mniejsza. Żeby wcześniej zdiagnozować nowotwór, trzeba się regularnie badać. Wiadomo, że z szybkim dostępem do specjalistów jest w Polsce problem, ale akurat w przypadku nowotworów jest możliwość skorzystania z programów profilaktycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak jest m.in. z mamografią, cytologią i kolonoskopią. Te badania pozwalają zdiagnozować nowotwory piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Przypomnijmy, że ani na te badania mammograficzne, ani na badania cytologiczne w ramach programu nie są wymagane skierowania. Możemy również skorzystać z badań przesiewowych raka jelita grubego. W związku z tym też możemy wykonać sobie w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ kolonoskopię. Refundowane programy dotyczą grup szczególnego ryzyka, seniorów i kobiety po 40 roku życia. Największym zainteresowaniem cieszy się mammografia. Dzięki specjalnym autobusom można ją wykonać np. przy okazji zakupów czy załatwiania spraw w urzędzie. W małych miejscowościach, kiedy przyjeżdżamy mamusem, panie bardzo chętnie korzystają, dlatego że mamus przyjeżdża do nich, one nie muszą nigdzie jechać i wiedzą, że jeżeli to badanie wykonają, wynik dostaną na adres domowy. W jednym mammobusie można dziennie wykonać ponad 80 badań.